Cześć moi mili, cieszę się, że się spotykamy dzisiaj na moim kanale. Dziś będzie odcinek o bardzo znanym, popularnym aktorze Jerzym Bończaku, którego znamy głównie z ról komediowych, ale także wcześniej bardzo często wcielał się w czarne charaktery, niezbyt pozytywne postaci. Pan Jerzy do dzisiaj realizuje się jako aktor i nigdy nie ukrywał, że mimo że w swoim życiu miłości spotykał sporo, to jednak właśnie aktorstwo jest tą miłością, która u niego jest zwykle na pierwszym miejscu. Ostatnio głośno się zrobiło o panu Jerzym za sprawą jego wyznań dotyczących choroby alkoholowej. Aktor bez ogródek opowiedział o tym, jak o mały włos nie zniszczyłby sobie życia, jak udało mu się wyjść na prostą, co wpędziło go w nauk, a także co dzisiaj u niego słychać. Oczywiście to wam zdradzę, więc zachęcam, żeby jak zawsze zostać ze mną do samego końca. Tych widzów, którzy są do samego końca, zawsze najserdeczniej pozdrawiam na koniec, więc serdecznie zapraszam. Jerzy Bończak urodził się 29 lipca 1949 roku w Bieżuniu. O tym, że zostanie aktorem, zdecydował w liceum i nie było to wcale dla niego takie oczywiste. W dzieciństwie o tym nie marzył. Zadecydował przypadek, który wciąż rządzi moim życiem. To on sprawił, że pod koniec liceum, a dokładnie w 10 klasie, bo za moich czasów było ich 11, spotkałem Krystynę Kłosowską, żonę Romana Kłosowskiego, która namówiła mnie do udziału w szkolnej akademii i do deklamacji wiersza Broniewskiego. Ulica Miła. Nikt w mojej rodzinie nie pochodzi z kręgów artystycznych, więc nie byłem obyty ze sceną, bałem się publicznego występu, ale w końcu się przełamałem. A po kilku miesiącach pani Krystyna zaskoczyła mnie pytaniem, czy nie spróbuję zdawać do szkoły teatralnej. W ogóle o tym nie myślałem. Jeśli już myślał, to w sumie blisko, bo myślał o języku polskim, chciał zostać polonistą, ale ostatecznie został aktorem, na nasze szczęście. W 1971 roku ukończył Wydział Aktorski Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i zaczynał również w teatrze. Przez rok występował na deskach teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. I chociaż wróżono mu w szkole teatralnej dużą karierę od razu, stołeczne teatry się na niego nie rzuciły, ale Olsztyn wydawał się być atrakcyjny i bardzo dobrze, że tam pojechał, ponieważ od razu pan Jerzy zdobył nagrodę za pierwszy swój spektakl. Później można było go zobaczyć już w warszawskich teatrach Rozmaitości, Nowym czy Kwadracie. Karierę filmową zaczął w 1974 roku, kiedy pojawił się w filmie Zapis zbrodni, ale już wcześniej pojawiał się także w spektaklach teatru telewizji. Jednak o prawdziwą rozpoznawalność długo walczył. I pewnie może źle tutaj mówię, bo generalnie aktorzy bardzo często przekonują, że oni nie walczą o rozpoznawalność, przynajmniej nie ci z tego pokolenia, o którym najczęściej tutaj opowiadam. Natomiast rozpoznawalność jest jakby konsekwencją tego zawodu i jednak wydaje mi się osobiście, to nie jest zdanie pana Jerzego, ale moje, że jednak aktor, który zupełnie nie jest rozpoznawalny, nie do końca chyba może być spełniony, ponieważ no te największe role oczywiście są zawsze najbardziej doceniane, no i tutaj po prostu tworzy się taka kula śnieżna. Natomiast lata 80. to jest przełom u pana Jerzego, przełom, który na pewno pamiętacie, bo pojawiły się właśnie wtedy role, z których do dzisiaj rozpoznajemy pana Jerzego, bo pojawił się na ekranach jako Marek Manz w kultowych Alternatywach 4, ale także później w serialu Dom, który również był bardzo, bardzo popularny. A potem były inne produkcje, takie jak Miś, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Psy. Ja jako dziecko oczywiście znałam pana Jerzego jako Czaplińskiego z Ogniem i Mieczem. Wiecie, że mam obsesję na punkcie tego filmu. Znam go na pamięć. Obudzicie mnie w nocy o północy, a ja mogę walnąć z cytatem, jakim chcecie. No i tutaj było nie wylewaj wać pan wina. Kiedy Czapliński się nieco wkurzył, a potem wylądował buźką w błotku. Rola krótka, aczkolwiek bardzo charakterystyczna i oczywiście zapadająca w pamięć. Nie tylko dlatego, że pan Jerzy ląduje twarzą w błocie. Za moich czasów takie seriale jak Kariera Nikodema Dyzmy, Dom, Alternatywy 4 czy wcześniej Stawka większa niż życie były znane wszystkim. Kiedy leciał odcinek, miasto zamierało. Nie sposób było nie znać aktorów, którzy tam grali. No faktycznie nie było takiego dużego wyboru, a jeśli serial był dobry, zabawny i tak dalej, no to faktycznie miasta wymierały, a aktorzy grający w tych serialach otrzymywali
niesamowitą rozpoznawalność, no i co za tym idzie, ciekawe propozycje na przyszłość. Najczęściej, chyba że przydarzała im się szuflada, u pana Jerzego takowej na szczęście nie było, przynajmniej nie taka paraliżująca. I tak jak wam powiedziałam, grywał albo czarne charaktery głównie, albo w komediach, jednak sam sprowokował taki stan rzeczy. Z tym moim udziałem w komediach jest tak, że nigdy nie widziałem siebie jako aktora stricte dramatycznego, takiego od ról szekspirowskich. Zawsze wydawało mi się, że więcej obopólnej satysfakcji i aktorowi, i widzowi daje repertuar lekki, choć byłem świadomy, że jest to gatunek niedoceniany. Na początku rzeczywiście grałem głównie czarne charaktery, potem był 10-letni okres pracy w Teatrze Nowym, kiedy to próbowałem sił w sztukach klasycznych od Moliera po Mrożka, w których tak dobrze się odnajdywałem, że zapomniałem o swoich młodzieńczych marzeniach, by grać w repertuarze lekkim. No właśnie, bo często tak jest, że jednak mówi się o tej rozrywce jako o czymś niskich lotów, że nie jest to kultura wysoka. Oczywiście wiadomo, że filmy czy seriale komediowe są lepsze i gorsze, ale jednak dzisiaj też o programach tak często się mówi, natomiast kurczę, no nie wszystko w życiu prowadzi do tego, żeby nam zwoje w mózgu parowały, aż czasem po prostu człowiek i nawet może i najczęściej po całym dniu pracy zmęczony i tak dalej, chce się troszeczkę odstresować, więc takich treści potrzeba dużo. Natomiast oczywiście te rzeczy i filmy, dzieła, przy których przeżywamy, które wnoszą coś w nasze życie, oczywiście są przez nas najczęściej, najbardziej zapamiętywane, ale na pewno nie bylibyśmy w stanie z taką czułością, uwagą konsumować ich na co dzień. Więc ta rozrywka teoretycznie w życiu człowieka ma większe znaczenie, przynajmniej statystycznie. I zresztą od aktora ta praca nie wymaga mniej niż właśnie granie w dramatach, ponieważ jednak bardzo trudno czasem zagrać prześmieszną scenę w sposób realistyczny i tutaj bardzo często poznaje się właśnie klasę aktora. Ale dobra, trochę o prywacie. Wiem, że jesteście pewnie zainteresowani, co u pana Jerzego słychać w tym temacie. Otóż jest on związany od 1976 roku z jedną kobietą, z którą jest w związku małżeńskim. Ale jeśli wam się wydaje, że będzie nuda, no i że już tutaj nic się nie wydarzy, to jesteście w błędzie, bo ta dwójka ze sobą się miała na różne sposoby. Doczekali się razem Piotra i Anny, swoich ukochanych dzieci. Długo nie spieszyło im się do sformalizowania związku i w sumie nastąpiło to dopiero, kiedy pierwsze dziecko było w drodze. Ewie zależało na sformalizowaniu naszego związku, była w ciąży, rozumiałem, że ślub daje jej poczucie bezpieczeństwa, więc zostaliśmy małżeństwem. A jak do tego w ogóle doszło, że na ten ślub się zdecydowali? Otóż była to miłość od pierwszego wejrzenia. Swoją ukochaną poznał w Spatifie, ale tutaj trzeba przyznać, że było też w tym dużo przebiegłości, mogę nawet tak powiedzieć, ponieważ mimo, że zrobiła na nim wielkie wrażenie, to nie od razu dał po sobie poznać, że aż takie. I postanowił zagrać w grę zwaną miłością. Zdobył numer telefonu, ale nigdy nie zadzwonił. Po prostu postanowiłem zagrać. Wydaje mi się, że człowiek odkrywający się natychmiast od razu jest przegrany. Nie ma szans na dalszym etapie. Ale po kilku miesiącach spotkali się na Woronicza, gdzie pani Ewa pracowała w redakcji Rozrywki. No i to spotkanie już po prostu sprawiło, że miłość rozkwitła. Ale ja myślę, że z facetami to jest tak, że oni najpierw rzucają się w ten wir miłości, jak ta pierwsza ekscytacja minie, to potem przychodzą do nich wątpliwości i zastanawiam się, jak to jest, że jedni te wątpliwości potrafią zwalczyć, inni nie. I tak skaczą z kwiatka na kwiatek. W przypadku pana Jerzego należał on do tej pierwszej grupy, choć swoimi wątpliwościami podzielił się z opinią publiczną. Bał się bowiem, że związek go trochę ograniczy, odbierze mu niezależność, która jest tak potrzebna w tym zawodzie. No generalnie myślę, że wiele osób w związkach ma takie rozkminy. Nigdy nie chciałem być zdominowany przez swoją partnerkę. Nie chciałem, by po wypowiedzeniu słowa kocham założyła mi kajdanki na ręce i opaskę na oczy. Kocham swoją żonę, ale zdaję sobie sprawę, że dwoje ludzi w związku nie może tak do końca odkrywać swoich kart. No ciekawe, co pan tam jeszcze ukrywa, panie Jerzy. Natomiast, no tak jak wam powiedziałam we wstępie, pan Jerzy jednak mówił, że teatr, aktorstwo to było jego powołanie, wręcz największa miłość. Niestety rodzina często płaciła za to cenę. Bo pan Jerzy nie ukrywał w wywiadach, że podporządkowywał swoje życie
pracy, ale mógł to robić dzięki wyrozumiałości swojej żony i temu, że to ona głównie poświęciła się rodzinie. Są takie wybory, ponieważ no, ciężko mieć wszystko, łapać wszystkie sroki za ogon. Ktoś musi nad tą rodziną się pochylać, więc jeżeli dwoje małżonków nie robi tego równomiernie, no to jedno musi takie poświęcenie wykonać. Mamy tak mało czasu dla siebie, że właściwie wciąż od nowa się poznajemy. Oczywiście nie wszystko nas w sobie zachwyca. Najtrudniej jest przed premierą, kiedy cała rodzina usiłuje Jurkowi pomóc. Aktorzy przeżywają stresy samotnie, ale wiem, że Jurek zawsze czeka na moją recenzję i choć nie lubi, gdy coś mi się nie podoba, uważnie słucha moich rad, mówiła pani Ewa w jednym z wywiadów. A pan Jerzy miał na koncie też taki ciekawy epizod. Otóż prowadził koło fortuny, bo pan Wojciech Pijanowski, o którym macie odcinek w karcie, pewnego dnia postanowił odejść i później były takie momenty, że aktorzy prowadzili właśnie ten program. Pan Jerzy prowadził go w sumie przez 3 miesiące, ale nie udało mi się znaleźć zdjęcia dokumentującego ten fakt. To była nasza inicjatywa, gdzie powiedzieliśmy Pijanowskiemu: Wojtek, za dużo już prowadzisz, daj szansę innym. Nie dość, że jesteś właścicielem, to jeszcze prowadzącym. I on się roześmiał, ale przystał na propozycję. A i tak jak wam powiedziałam we wstępie, aktor swego czasu mierzył się także z uzależnieniem od alkoholu. Ponieważ na początku swojej kariery pracował tak intensywnie, że nie ukrywał, że był wyczerpany fizycznie i psychicznie. A ucieczką od tego był właśnie kieliszek, który stawał się niestety coraz głębszy z biegiem czasu. Aktor wspominał, że uwielbiał właśnie tę euforię, którą daje alkohol w pierwszym momencie, no a później już przywykł do kaca, który jednak też stawał się coraz większy. Organizm odpowiadał na to i niestety coraz częściej wpływało to na to, co pan Jerzy kochał najbardziej w swoim życiu, czyli na pracę oraz na życie rodzinne niestety. Wódka mnie otwierała, a poza tym mi smakowała, mówił na żywo. Ale jak sam przyzna, w pewnym momencie poczuł, że zbliża się do dna. To było zamknięte koło. W pewnym momencie zauważyłem, że troszkę się mnie zaczyna wstydzić rodzina, mówił w podcaście wojewódzki Kędzierski, mówiąc o chorobie alkoholowej, z którą się zmagał. Stwierdziłem, że albo się unicestwię do końca, albo wrócę do życia. To był pierwszy sygnał, a kolejny to był zawód, kiedy zobaczyłem, że mam ogromne trudności z przewalczeniem na scenie tego kaca. No i oczywiście pan Jerzy także, o czym wam chyba nie wspomniałam do tej pory, przepraszam, reżyseruje spektakle teatralne. A reżyser to przecież kapitan, osoba nadzorująca, osoba, która jednak musi tę energię swoim aktorom dawać, mówić im dokładnie, o co mu chodzi, przekazywać to wszystko. Jest to moim zdaniem 2 razy bardziej absorbujące niż gra. Więc na kacu, kiedy masz ochotę po prostu wsadzić tylko łepek do wanny z wodą i lodem, no raczej to nie jest dobry pomysł. Reżyseruję, przychodzę na próbę, aktorzy czekają, a ja mam kompletną pustkę w głowie. Mam wyprany mózg i nie umiem sklecić jednego sensownego zdania. Przełom u pana Jerzego natomiast nastąpił na 50. urodziny. Kończąc 50 lat, na imprezie urodzinowej zrobiłem sobie drinka i postanowiłem, że to będzie ten ostatni drink w moim życiu. Nie do końca się to udało, bo po drodze miałem 2-3 wpadki, ale one już definitywnie zakończyły ten rozdział mojego życia, mówił w kulisach Sławy w TVN-ie. I w jednym z wywiadów mówił, że udało mu się samemu z tego wyjść, w innym, że z pomocą lekarzy, nie wiem czy tutaj nie miał na myśli tego, że być może nie był na takim odwyku, jak nam się oczywiście to kojarzy z walką z chorobą alkoholową. Natomiast tak czy siak wielkie szapoba i czapki z głów dla pana Jerzego za to, że udało mu się tę chorobę pokonać, ponieważ na pewno nie jest to łatwe. Ofiar choroby alkoholowej na świecie mamy chyba najwięcej, jest to dla niektórych myślę plaga, więc jeżeli się udało, no to po prostu zawsze trzeba taką osobę jak najbardziej doceniać, bo jest to wielkie wydarzenie. Rzuciłem to świństwo z pomocą lekarzy. Cieszę się, że zrozumiałem w końcu, że popełniałem samobójstwo pijąc wódkę. Mogłem pójść na terapię, natomiast doszedłem do wniosku, że sprawdzę swój charakter. Tę terapię robiłem sam sobie, mówił u wojewódzkiego i Kędzierskiego z kolei. I nie ukrywał, że właśnie żona tu po raz kolejny odegrała bardzo ważną rolę w jego życiu. Nie wiem, czy wyszedłbym na prostą, gdyby nie wsparcie żony. Niestety potem pojawiły się problemy zdrowotne i niedługo po tym, jak rzucił picie, przeszedł zawał serca, zaraz potem drugi. Na szczęście udało mu się, jak sam to skwitował, przechytrzyć śmierć.
i już niedługo będą się zbliżać z panią Ewą do 50. rocznicy ślubu. I choć mówią, że ich związek przechodził oczywiście wzloty i upadki, jak to w życiu, jak to w małżeństwie, udało im się przetrwać i są z tego bardzo dumni. To prawda, że życie z aktorem do łatwych nie należy, za to nigdy nie jest nudne, wspominała ukochana artysty. Ale pana Jerzego w obrączce nie uświadczycie i to od wielu, wielu lat. Dlaczego? Kiedy po ślubie założyłem obrączkę, jak nożem uciął, skończyły się dla mnie wszystkie propozycje pracy. Przez miesiąc nikt nie zadzwonił, nawet z radia. Powiedziałem do żony, że zdejmuję obrączkę i proszę mi wierzyć, następnego dnia posypały się oferty. Poprosiłem żonę o wybaczenie i schowałem obrączkę do szuflady. Ja nie wiem, co ta obrączka taka zaczarowana. A pan Jerzy mówi, że skoro on rządzi w pracy, to w domu, który niejako oddał żonie, rządzi właśnie ona. Moja żona jest głową rodziny, liczę się z jej zdaniem i słucham jej rad. To ona decyduje o wszystkim. Syn aktora przyznaje, że faktycznie częste wyjazdy do pracy taty, częste nieobecności, nawet kiedy pracował na miejscu, sprawiły, że przez lata nie byli sobie najbliżsi. Będąc dzieckiem, odczuwałem wielki jego brak, bo po prostu z nami go nie było. Dużo pracował, późno wracał i tak się mijaliśmy. Porozumienie między nami pojawiło się dopiero, kiedy zacząłem dorastać. Wcześniej nie byłem dla niego partnerem, dodawał Piotr Bończak. Natomiast pan Jerzy przyznaje, że jeżeli chodzi o wnuki, to tutaj i z tym czasem, i z uwagą, i z partnerstwem jest nieco lepiej. A w sumie ma ich czworo i nie ukrywa, że miło by było, gdyby poszły w ślady dziadka. Nie wiadomo, czy któraś z nich ma artystyczne natchnienie, natomiast dzieci nie poszły, więc pan Jerzy dalej trzyma kciuki, ale oczywiście mówi, że nic na siłę. A czy sam jest zadowolony? Według moich obliczeń zagrałem w około 200 produkcjach, ale dla aktora, a dla mnie szczególnie, ważny jest teatr, z którym ciągle jestem związany, mówił w rozmowie z Faktem. Bo pan Jerzy, choć jest już na emeryturze, przyznaje, że nadal jest aktywny zawodowo i z tego się cieszy, bo na brak propozycji też na szczęście nie narzeka. W 2023 roku w kinach pojawi się kolejna produkcja z jego udziałem, Skołowani. I też uwielbia film, bo jak sam mówi, choć nie zawsze film czy serial miał dla niego tyle propozycji co teatr, to jednak lubi się realizować w tym zawodzie we wszystkich możliwych wymiarach. Możliwe, że są aktorzy, którzy świadomie dokonują takiego wyboru i grają tylko w filmie albo tylko w teatrze, ale ja zawsze wysoko ceniłem sobie obie te formy aktorstwa. Kochałem kamerę, wydaje mi się, że z wzajemnością, zaś teatr daje niesamowite emocje związane z występem na żywo. Panuje, że mu w pracy emerytura nie przeszkadza. Po prostu nie żyję świadomością, że jestem emerytem. Funkcjonuję tak jak do tej pory, pracuję jak pracowałem, tyle że przyszedł już taki czas, który nazywa się czasem emeryta, ale w moim życiu prywatnym i zawodowym niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że stara się więcej wypoczywać w swoim domu na Warmii. Tam też ucieka, kiedy czuje potrzebę samotności, ale oczywiście bywa też tam cała jego rodzina i naprawdę robi się tam bardzo gwarno. Będę zbierał chrust zgodnie z zaleceniami rządu, bo jestem takim obywatelem posłusznym i w związku z tym będę się starał słuchać zaleceń rządu, bo mi to sprawia ogromną przyjemność, powiedział pan Jerzy, ale zabijcie mnie, nie mam pojęcia, czy to był żart, czy to było na serio, więc interpretujcie jak chcecie. Jedno jest pewne, pan Jerzy mówi, że jest w życiu hazardzistą, ale no nie takim typowym, bo raczej mówił sam często, że życiem rządzi przypadek, ale przyznaję, że akurat pieniądze się go nie trzymają. Ponieważ mam średnią ilość pieniędzy, to mój hazard też jest średni. Nie przegrałem ani domu, ani samochodu, żartuję. Ale też mówię, że hazardem nazywa szarżowanie za kierownicą, bo to mu się niestety zdarza i tego nie pochwalamy i nie powtarzam. Na pewno jestem hazardzistą prowadząc auto. Szybka jazda samochodem jest hazardem, bo nie mogę przewidzieć, czy nagle coś mi nie wyskoczy na drodze. Z drugiej strony całe nasze życie jest jednym wielkim hazardem, twierdzi. A jeżeli wy będziecie mieć ochotę spotkać pana Jerzego na przykład w Warszawie na małą pogawędkę, to rozglądajcie się jednak nie za autami, ale za hulajnogami, bo pan Jerzy wypożyczał, a teraz nawet już ma swoją. Ona jest bardzo przydatna w zatłoczonym mieście, bo człowiek może się szybko przemieszczać i nie musi stać w korkach. Jak jest duży korek, to zostawiam samochód na poboczu, wynajmuję hulajnogę i dojeżdżam do pracy. A jeżeli myślicie, żeby no na przykład mieć formę, jak pan Jerzy, to was pocieszę, bo chyba pan Jerzy to zawdzięcza genom. Siedzę na kanapie, oglądam telewizję, piję kawę, palę papierosy i dzięki temu mam formę 18-latka. No, oby tak każdemu można było tę formę rozdawać 18-latka właśnie za siedzenie na kanapie, to ja bym też nadal takową miała, a różnie to bywa. Natomiast bardzo dziękujemy panu Jerzemu za lata wspaniałych doświadczeń, które nam przekazywał z ekranu, a także ze sceny. Serdecznie pozdrawiam pana Jerzego. Liczę
zapraszamy na kolejne role. Pan Jerzy tak ciągle mówi, jak się go dziennikarze pytają, czego mu życzyć, żeby przeżył kolejny rok. Panie Jerzy, no to jak ma pan formę 18-latka, to o czym tu mowa? Ja myślę, że do tej stówki to lajtowo, więc jeszcze wiele lat w zawodzie przed nami wspólnie i z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście czekam na wasze komentarze, kochani. Pamiętajcie, żeby proponować też, o kim chcecie kolejny odcinek i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli wam się podobało. A ja pędzę, ale wrócę. Już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!